Port Gdańsk od początku pandemii stara się wspierać inicjatywy mające na celu walkę z koronawirusem. Finansujemy posiłki dla seniorów z najbliższych nam okolic, Nowego Portu i ze Stogów. Część posiłków trafia także do Banku Żywności w Nowym Porcie. Finansujemy także zestawy obiadowe dla ratowników medycznych z regionu Pomorza. Ponad 30% mieszkańców dzielnicy Nowy Port, ale również dzielnicy Stogi, to są osoby powyżej 60 roku życia. Czyli można powiedzieć, że prawie co trzeci mieszkaniec tych dzielnic to jest osoba w wieku podeszłym, to jest senior. Z uwagi na to, że są to osoby bardzo samotne, często nie mające osoby bliskiej, której mogliby poprosić o zrobienie zakupów czy też jakiejś drobnej przysługi, stąd organizacja akcji posiłku jest dla nich bardzo dużym wsparciem. Widać, że ktoś wkłada w to dużo, dużo serca, że to nie jest po prostu taka zwykła jadłodajnia, tylko faktycznie ktoś się bardzo postarał, żeby to przygotować.